Pod hasłem bezpieczeństwa energetycznego kryje się wiele wyzwań, szczególnie dzisiaj. One są związane z transformacją energetyczną i sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie. Naszym celem jest zatem poszukiwanie rozwiązań w tym zakresie. Politechnika Śląska chce w tych działaniach uczestniczyć czynnie dla dobra Śląska i dla dobra Polski. Jest to konferencja naprawdę bardzo, bardzo ważna, bo widzimy aktualną sytuację energetyczną w kraju i za granicą. My zawsze powtarzaliśmy i to jest nasze motto na tym wydziale, dbajmy o nasze źródła energii. Chcemy, aby Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, prestiżowej europejskiej uczelni badawczej, kreował rozwój naukowy i postęp techniczny, aktywnie wpływał na rozwój regionu i społeczności lokalnych, stanowiącej teraz i w przyszłości fundament bezpieczeństwa transformacyjnego naszego kraju. Budujemy razem nową epokę, epokę suwerenności energetycznej. Ta konferencja będzie cykliczna, będzie jeszcze szersza, bo uważamy, że to jest rzecz najważniejsza w tej chwili, aby tych wszystkich ekspertów i specjalistów z ministerstwa, z ośrodków naukowo-badawczych, z instytutów i uczelni, tak jak dzisiaj to było, sprowadzić tutaj, żebyśmy mogli spokojnie, powiedzmy nawet na sposób akademicki dyskutować.